odnośnie szabat, w której czytamy parashat Bereshit i ta szabat, się nazywa szabat Bereshit, chasydzi mówią, że tak jak człowiek sobie wstawie i zachowuje w ten szabat, tak będzie wyglądało pozostałe szabasów w ciągu nadchodzącego roku. Więc to jest bardzo ważny szabat i bardzo potężny szabat. Dlaczego? Skąd to wynika, że akurat tak jak się zachowuje i tak jak człowiek sobie wstawia w tego szabasu, tak to będzie wyglądało w pozostałych przyszłych szabasów na nadchodzący rok? Chodzi o to, że w Parshat Bereshit czytamy przede wszystkim o stworzeniu świata. Stworzenie świata jest bardzo kluczowa i podstawowa rzecz w wiara żydowskiego człowieka. Ponieważ stworzenie świata, tak jak Ramban tłumaczy, to nie jest podobne do każda praca, którą my robimy. My bierzemy już gotowy, surowy materiał i przerabiamy go. Od złota robimy pewnego rodzaju biżuterię i tak dalej. Ale złoto było wcześniej i będzie później. I dlatego też po tym, jak człowiek skończył swoje prace pewnego artykułu, on już się tym nie powinien zajmować. Raczej Hashem stworzył świata, to się nazywa po hebrajsku Yesh Me'ain. Czegoś od niczego. Nic nie było wcześniej i teraz jest. I taki rodzaj stworzenia wymaga też utrzymywania tego. I tak naprawdę to nie tylko utrzymywanie, tak jak powinniśmy utrzymywać różne projekty, które robimy. To nie ma prawdziwa różnica pomiędzy druga chwila i pierwsza chwila. Tak jak pierwsza chwila to jest cud, bo było nic i teraz coś jest, to Hashem znowu cały czas mówi, niech będzie morze, niech będzie suchy ląd, niech będą zwierzęta, niech będzie człowiek i tak dalej. Używa te wszystkie wersety, które czytamy w Księgach Rodzaju, bo nie ma różnica. To nie jest tak, że zrobione, to już nie trzeba się z tym zajmować. To wymaga cały czas znowu stworzyć tego świata. I stąd rozumiemy to, co jest napisane w psalmu Leolam Hashem dvarcha nitzav bashamayim. Zawsze i wieczne Hashem, Twoja mowa stoi w niebie. Czyli tak samo jak stworzyłeś świata na pierwszej chwili przez mowę, niech będzie to i to, tak samo to jest zrobione cały czas. Więc kiedy my rozpoczynamy teraz nasze praca po wszystkich świąt, które zgromadziliśmy dużo siłach duchowych i teraz idziemy do pracy, musimy rozpakować tego ładunek duchowego i dobrze zachowywać przez cały rok, co nam pomoże tego zrozumieć? Właśnie to, że odbywało się tutaj specjalne stworzenia. To nie jest przerobienie pewnego materiału, tylko to jest stworzenie czegoś od niczego. I to daje nam zrozumieć, że nie mogą też być różnych prawdziwych barierów do służby Boska, bo Hashem jest ten, który budował i buduje, stworzył i stworzy teraz, każdej chwili ten świat i nie ma tak naprawdę coś na świecie, które naprawdę ma siłach przeszkadzać. To wszystko tylko jest po to, żeby było próba i byśmy mieli wyboru. Ciekawe jest też, jeżeli będziemy patrzyli tak uważnie, w jaki sposób Hashem stworzył tego świata, to jest napisane, że w pierwszego dnia stworzył światło. I tu należy zapytać pytanie, po co ten światło pierwszego dnia? Przecież my mówimy, że człowiek został stworzony ostatnio, dlatego, że on jest najważniejszy i wszystko ma być gotowe dla niego. Ale ponieważ człowiek został stworzony w szóstego dnia i zwierzęta pierwsze to zostali stworzone w piątym dzień i ani człowiek nie potrzebuje tego światła w pierwszego dnia, ani zwierzęta nie potrzebuje to w pierwszego dnia, bo jeszcze ich nie ma. Nawet rośliny, które niektórych z nich rosną dzięki światło słońca i księżyca, też nie potrzebują to jeszcze, bo one zostały stworzone dopiero w trzeciego dnia. Dlaczego akurat już na pierwszym dniu Hashem stworzył światło? Tylko porównywują tego do budowy. Kiedy człowiek buduje wielki budynek i my jesteśmy w trakcie budowy, to my widzimy różne rzeczy, ale to jeszcze nie jest gotowe. Ale wszystko, jeśli chcemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało na koniec, to trzeba patrzeć w rysunku, w planu. Tam wszystko jest gotowe.
Czyli człowiek, który buduje wieżę, on nie buduje słup, żeby było słup, i nie okna, żeby było okna. On ma cel, on chce mieszkać w tym domu. Co jest ten projekt? To jest dom tam, gdzie on może przebywać. I w drodze są różne rodzaje pracy wykonane. I każdy podwykonawca, który jest zaproszony, on jest pewien, że dlaczego to zrobione, po to, żeby on mógł zarobić, i mógł pracować, i mógł być zajęty i tak dalej. Ale ten, który będzie tam mieszkał, wie, jaka jest prawdziwy cel budowy tego domu. Tak samo Hashem wstawiał taki plan, taki rysunek, taki konkretny cel. Jaki jest cel tego świata? Światło. Światło w duchowości to ma duże znaczenie, to jest bardzo pozytywna rzecz. I pomimo, że sam świat nazywa się Olam, który też jest podobny do słowa Helem, czyli przykrycie, które przykrywa na duchowości, i tu na pierwszym rzut oka nie widać ni Hashem, ni Stwórca Świata, i w ogóle ni duchowości, wygląda na to, że to wszystko jest od Ciebie. Dlatego w pierwszego dnia Hashem wstawił konkretny ten cel. Cel jest światło, ale dzięki czemu my będziemy mogli odkryć ten światło w tym światem? Przede wszystkim przed nauki Tora i wykonanie mitzwot.